Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny temat praktyczny, bardzo praktyczny, badanie przedmiotowe. Ugryziemy łokieć tenisisty. Tak, wiem, ten temat był poruszany ostatnio, ale kompletnie inaczej, dlatego że ostatnio mówiliśmy w kategoriach jak pracować nim w kontekście neurolingwistyki i terapii, czy naszego flagowego szkolenia, a dzisiaj będzie to bardziej klasyczny film. Materiał, który obejrzysz, pochodzi z kursu online'owego dotyczącego tendinopatii i fizjoterapeutką, która wprowadzi Cię w ten temat, jest nasza specjalistka od ortopedii Basia Parol i tam łokieć tenisisty, badanie przedmiotowe, odcinek szyjny, staw rębatkowy, sama ręka, same mięso, zobacz sobie i od razu będziesz mógł wdrożyć właśnie techniki badania i te podejście do swojej pracy gabinetowej. Miłego oglądania. Z mojej perspektywy, odkąd władam neurodiagnostyką, a dokładnie badaniem tonicznościmięśniowej, okazuje się, że wszystkie łokcie tenisisty, a jest ich kilka tygodniowo, potrafię wyleczyć, rozpracowując przyczyny zaburzeń toniczności w ciele. U pacjentów, którzy przychodzą z objawami czy rozpoznaniem tendinopatii w obrębie łokcia czy barku, zawsze znajduję wyhamowanie prostowników nadgarstka oraz jakieś wyhamowanie w obrębie mięśni obręczy barkowej. Ich przyczyną są najczęściej problemy w samym odcinku szyjnym kręgosłupa, steru, razy w obrębie głowy, twarzy, klatki piersiowej czy kończyn górnych. Jeśli chodzi o łokieć tenisisty, to warto sprawdzić i w razie potrzeby zrobić terapię ostatnich segmentów odcinka szyjnego oraz samego przejścia szyjno-piersiowego. Jest jeszcze mniej znana, ale też pewnie stąd rzadko rozpoznawana patologia wynikająca z ucisku głębokiej gałązki nerwu promieniowego, zwana zespołem usiedlenia tylnego nerwu międzykostnego, czyli Radial Tunnel Syndrome, RTS. Objawia się ona silnym, głębokim, rozlanym bólem bocznej części łokcia i grzbietowej części przedramienia, który może rozlewać się dosyć liniowo na obszarze przedniej strony całej kończyny, co możemy mylnie diagnozować jako zespoły korzeniowe. A teraz wskakujemy do gabinetu. Zastanówmy się, co powie nam pacjent, u którego może być problem z łokciem tenisisty. Łokieć tenisisty najczęściej dotyka osób powyżej 40 lat. Często pojawia się osób pracujących na klawiaturze, przy taśmach przemysłowych, w sklepach, u fryzjerów, mechaników, u sportowców podnoszących ciężary, w sportach z uderzeniem ręką, czyli na przykład boks, czy upadkami z podparciem, a przekornie do nazwy rzadziej u samych tenisistów, przynajmniej tych zaawansowanych. W wyniku osłabienia siły mięśniowej oraz zmniejszenia aktywności fizycznej może dotykać także nieaktywnych ruchowo ani zawodowo seniorów. Łokieć tenisisty objawia się bólem w okolicy bocznej łokcia o różnej skali. Początkowo ból jest punktowy przy konkretnych ruchach. Z upływem czasu może rozlać się, promieniować w kierunku nadgarstka, palców, pojawiać się także w spoczynku, a także w nocy. Ból ma różny charakter. Kłujący, piekący, pulsujący, stały, czasem z komponentu neurologiczną, np. mrowieniem czy drętwieniem dłoni. Podczas unoszenia, czyli zgięcia grzbietowego nadgarstka i manipulowania przedmiotami, podczas wyprostu łokcia, odwracania przedramienia, naciskania na klamkę, unoszenia czajnika czy podawania dłoni na znak pojednania po wojnie domowej, pacjent może odczuwać bardzo silny ból. Także zaciskanie pięści oraz nasilone zginanie łokcia może nasilać jego objawy i przyczynić się do ograniczenia tych ruchów codziennie. Poza tym pacjent poskarża się na osłabienie siły mięśni łokcia i przedramienia. Przy bardziej ostrym stanie może zauważyć ocieplenie bocznej części łokcia oraz sztywność mięśni przedramienia i bocznej okolicy łokcia. Czasem pacjenci lepiej niż specjaliści są w stanie wypalpować zgrubienia okolicy przyczepów bliższych prostowników nadgarstka, mówiąc, że mają guziki. Za to my częściej usłyszymy jakieś dziwne dźwięki wydobywające się z tej okolicy, choć w łokciu dosyć rzadkie. Za chwilę przejdziemy do badania. Tak jak powiedziałam, łokieć tenisisty jest często objawem zaburzeń w obrębie kręgosłupa szyjnego, dlatego trzeba go zbadać choćby w sposób podstawowy, wykonując ruchy czynne, bierne, zwracając na ustawienie głowy, szyi, łopatek, zwrócenie uwagi, czy barki nie są nadmierne, w protrakcji zamykając górny otwór klatki piersiowej, jak pacjent oddycha, czy przepona jest ok, czy zgłasza jakieś zaburzenia wisceralne, a może miał jakiś upadek, trzeba wykluczyć uraz kości czy stawu. Następnie bierzemy się za podstawowe badanie kończyn górnych. Ponownie oglądamy, palpujemy, zwracamy uwagę, czy nie ma jakichś zmian skórnych, blizn, obrzęków czy ocieplenia tkanek.
sprawdzamy zakres ruchomości w stawach oraz przesuwalność tkanek w całej kończynie. Często zaburzeniom omawianej przez nas patologii towarzyszy zaburzenie mechaniki nadgarstka, jego wyprostu, zaburzenie ruchomości w kolumnie promieniowej kości nadgarstka, czy wręcz hipermobilność samego nadgarstka. Tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, kolejnym moim krokiem jest badanie toniczności mięśniowej i to już jest mój złoty standard. Sądzę, że spotkaliście się z tym już wiele razy. Pełno jest o tym materiałów na YouTubie, platformie Neuroklubu. A jak ktoś serio z tym się nie spotkał, to całym sercem polecam zapisać się na NIT. Nie pożałujecie. Jeśli chodzi o testy prowokacyjne, jest ich sporo, a prawie z nich nie korzystam. Najbardziej znane są testy Thompsona, Kozena, Mila oraz niepasujące tu nazwy test krzesła. Ale to wszystko pokażę Wam już praktycznie na pacjencie. Materiał, który oglądasz, pochodzi z kursu Tendinopatia – Skuteczna terapia trening i jest to bardzo fajny materiał dotyczący właśnie tendinopatii na przykładzie łokcia tęsisty, na przykładzie kolana skoczka, na przykładzie Achillesa. Jest to materiał, który stworzyliśmy wspólnie z Basią Parol, którą teraz oglądasz, z Markiem Kusiem i z Kubą Łoskiem. I jeżeli temat tendinopatii przewija się w tym gabinecie, to jest to szkolenie ewidentnie dla Ciebie. Możesz dołączyć od razu do niego i już dzisiaj cieszyć się materiałami wtedy, kiedy chcesz, bo masz do niego dostęp przez kolejne 6 miesięcy od zakupu. A teraz wracam do oglądania dalszej części materiału. Przejdziemy teraz do badania przedmiotowego, czyli takiego, jakie wykonuję w gabinecie w przypadku podejrzenia łokcia tenisisty. Ja zawsze zaczynam od badania odcinka szyjnego, aby wykluczyć wszelkie problemy związane z tym poziomem i rzutowanie do kończyny górnej wszelkich objawów neurologicznych typu jakiegoś drętwienia czy też dolegliwości bólowych. Teraz stojąc za pacjentem proszę o wykonanie skrętu do końca tyle, ile pacjent może, a następnie wykonanie tego ruchu w przeciwnym kierunku. Staramy się, żeby pacjent nie kompensował ruchu, czyli na przykład tak jak tu koleżanka nie uciekał brodą do góry. No widać u gości, że tutaj ta rotacja w prawo jest gorsza. Teraz robimy zgięcie boczne w odcinku szyjnym. Następnie w drugą stronę. Czy coś się boli? Nie. Okej. Okay. Teraz wykonujemy zgięcie w odcinku szyjnym. A następnie wyprost. I tutaj akurat jest w porządku. Dobrze, Gosiu, poproszę Cię teraz o wykonanie ruchu zgięcia w stawach barkowych. Tutaj nie mamy żadnego problemu. Dobrze, teraz ruch odwiedzenia, czyli robimy aniołka na śniegu. Tutaj też nie mamy żadnego problemu. Teraz zegnij łokcie, przyłóż je do żeber i nie odrywając ich dłonie, rozszerz tak jakbyś chciała dotknąć mnie tu z tyłu. Super. Jest porównywalnie. Dobra, tutaj tak zgrubnie zbadałam barki. Mogę przejść teraz do ogólnego badania łokcia. Czyli wykonujemy ruch oczywiście zgięcia, wyprostu. Jakby coś się bolało, powiedz. Możemy sprawdzić od razu ruchomość między kością łokciową a kością promieniową. No tutaj jest w porządku, normalnie. Badamy oczywiście nadgarstek, bo on jest bardzo często tutaj powiązany z wystąpieniem patologii w obrębie właśnie łokcia, czyli tego naszego łokcia tenisisty. Tutaj też jest u gości w porządku. Zaciśnij dłoń, dobra. Tutaj nie mam się do czego czepić, dobra, rozluźnij rękę. Teraz sobie palpujemy, sprawdzamy, czy znajdziemy jakąś tkliwość, bolesność. Czy jest obrzęk, czy jest jakieś zaczerwienienie, ocieplenie tej okolicy, czyli tutaj nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Tutaj u gości wszystko jest w porządku. Możemy sprawdzić przesuwalność oczywiście tkanek, poszczególnych grup, jak coś nas tutaj zainteresuje. Ale widać, że tendinopatia łokcia nie dotyczy na pewno naszej modelki. Na szczęście. Dobra, poproszę Cię, Gosiu, żebyś się położyła. Poproszę trochę wyżej, dobrze? Super.
Dobra. I słuchajcie, tak naprawdę moim zdaniem najlepszym testem, który powinniśmy robić przy podejrzeniu każdej tendinopatii, niezależnie czy to dotyczy ścięgna Achillesa, więzadła właściwego rzepki, czy też tak jak tutaj nadkłykcia bocznego kości ramienny, jest badanie toniczności mięśniowej. I teraz tutaj sobie przejdę od zgrubnego badania okolicy klatki piersiowej i kończyny dolnej. Trzymaj rękę skierowaną do sufitu, dłoń luźno, dobra? Ja ciągnę do siebie, nie daj mi. Dobra, teraz po skosie do dołu lekko ściągam i do góry. Dobra, i luzik. Tutaj sprawdziłam sobie mięsień piersiowy wielki. Trzymaj, spycham do bioderka. Ok. Teraz trzymaj kciukiem do dołu, ja ciągnę do siebie. O, i tutaj mamy hipotonię. Trzymaj jeszcze raz do dołu kciukiem, ja ciągnę do siebie. Dobra, ta łopatka tak słabo widzę, jest ustabilizowana u naszej modelki. Puść. I możemy sobie sprawdzić. Tutaj podejrzewam, że coś może być z szyją, bo w tym już badaniu podstawowym nam wyszło, że mamy zgięcie boczne w lewo i rotację w prawo lekko ograniczoną. Trzymaj teraz do dołu rękę kciukiem i ciągnę. Super, odpala. Czułaś tą różnicę? Dobra, to teraz sobie zegnij łokieć i słuchajcie, to jest prosty test, nawet jak ktoś nie ma neurodiagnostyki, to sobie poradzi. Pacjent zgina łokieć, ustawia sobie w pozycji pośredniej nadgarstek, palce prosto. Proszę, żeby pacjent utrzymał tą pozycję, a ja będę zamykała rękę w pięść. Trzymaj, Gosiu. I super, i działa. I tak badamy prostowniki, które właśnie są tutaj problematyczne, jeżeli chodzi o samą tendinopatię łokcia, czyli o nasz łokieć tenisisty. Dobra. Teraz pokażę Wam, jak wykonać test Thomasa. Więc tak. Pacjent wyciąga rękę prostą w łokciu, lekko prostuje też nadgarstek. I teraz tak. Chwytamy nadgarstek od strony grzbietowej i dłoniowej. Zaciśnij pięść. Ok. I teraz spróbuj wykonać wyprost nadgarstku, czyli tak jakbyś chciała unieść moją rękę górną do sufitu. Ok, luz. Jeżeli pacjent odczuwa ból przy nadkłykciu bocznym kości ramiennej lub na przebiegu prostowników na przedramieniu, wówczas test jest dodatni i możemy podejrzewać łokieć tenisisty. Kolejnym testem, bardzo prostym w wykonaniu, proszę Cię tylko o wstanie, jest test krzesła. Polega na tym, że przy wyprostowanym łokciu i w pozycji nawróconej pacjent podnosi krzesło. Spróbuj. Ok. Czy odczuwasz jakieś dolegliwości? Nie. Dobrze. Oczywiście znowu by się pojawiły dolegliwości w obrębie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, ale tutaj test jest ujemny. Dobrze. Teraz przesadzę Cię na krzesło. Kolejnym testem, jaki możemy zrobić, aby potwierdzić lub wykluczyć nasz łokieć tenisisty, jest test Kozena. Pacjent siedzi przy stole albo przy leżance, tak jak u mnie, łokieć ma zgięty. Następnie stabilizujemy nadkłykieć boczny kości ramiennej. Prosimy, aby pacjent zacisnął pięść. I w takiej pozycji spróbuj kciuk przyciągnąć do przedramienia. Dodajemy wyprost, czyli spróbuj jeszcze wyprostować, znowu unieść rękę do góry. Jeżeli puść, dzięki. Jeżeli pacjenta oczywiście znowu boli w tej okolicy, może też wystąpić promieniowanie na poziomie mięśni i przedramienia. Test jest dodatni. Teraz Wam pokażę dwa proste testy na potwierdzenie lub wykluczenie zespołu ucisku tylnego nerwu międzykostnego, który tutaj przebiega od jako gałązka nerwu promieniowego. Więc tak, pacjentka trzyma łokieć prosty, nadgarstek też jest wyprostowany i stawiamy opór na środkowy palec, czyli na palec trzeci. Spróbuj unieść palec do góry. Jeżeli, ok, opuść. Jeżeli pacjentka zgłasza w tym obszarze jakieś dolegliwości bólowe, mamy test pozytywny. Drugim testem jest operowana
supinacja, czyli spróbuj odwrócić rękę do góry. Ok, dziękuję. I ponownie, jeżeli okazuje się, że pacjentka ma jakieś objawy bólowe w tej okolicy, czasem też może się pojawić mrowienie w obrębie przedramienia, wtedy test jest pozytywny. I dotarliśmy do końca. Jak widzisz, podejść nawet do takiego prostego tematu jak łokieć tenisisty jest sporo. Ja zaprezentowałem Tobie kilka tygodni temu podejście bardziej nitowe, bardziej teoretyczne. Basia zrobiła fajną robotę ortopedyczną, klasyczne badanie przedmiotowe w kontekście tego tematu, ale tego jest sporo. Jest dużo możliwości nawet w takim prostym temacie, dlatego że warto się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami dopasować do objawów, do człowieka, jego wieku, aktywności, innych problemów z tym przychodzi, bo często jest tak, że jest to po prostu wierzchołek góry lodowej, ten łokieć tenisisty, i warto po prostu skoncentrować się czasami na innych tematach już na samym początku. Jeżeli ty masz jakieś sprawdzone modele pracy, jakieś konkretne testy, które się u ciebie sprawdzają, to oczywiście podziel się z nami w komentarzu, jakie rzeczy ty wykorzystujesz i które po prostu są w tym temacie, właśnie w tym gabinecie najskuteczniejsze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.